Cześć, witajcie, Paraguay Live się kłania, Zbyszek pozdrawia Was z Paragwaju. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, no właśnie, o czym. Mamy sporo zapytań na temat owoców i warzyw. A że teraz mamy dzisiaj dokładnie 17 grudnia, piękny sezon na... O właśnie. I o tym porozmawiamy. No, tu widzicie, wprawdzie jeszcze niedojrzałe, to są te mango zwykłe takie, paragwajskie. Są stosunkowo małe, ale przepyszne. O, tutaj tak wyglądają, zobaczcie jak dojrzewają, robią się żółte. Tutaj widać w całej okazałości. O, ile tu od sąsiada leży. Nawet konie jedzą. To mały przerywniczek, trochę kwiatków muszę pokazać. O, i nasiona. No to jak widać trochę inny rodzaj mango. Widzicie, są trochę większe. Pięknie od strony słonecznej. Nabierają kolorów, o, widzicie? I sporo jest, sporo jest. Tutaj następny rodzaj mamy, oczywiście nie te kwiatki, tylko z tyłu. O, wyglądają niepozornie, ale są przepyszne, przepyszne. To są te niepozorne właśnie. Zobaczcie, ile tych owoców. Tu jest też następny rodzaj, zobaczcie. O. Widać, że też już są znacznie większe. Nawet nasz dziedziuś pilnuje mango. Dla wszystkich starczy. Tym razem na pierwszym planie, jak widzicie, mango, a nie ja. I tu jeszcze jedno do porównania, prosto z ziemi. I tym miłym akcentem kończymy. W lecie mango są przepyszne. Oczywiście temperatury są wyższe, ale super, super, super. Zobaczcie, zobaczcie, co tutaj jest. To jest coś wspaniałego. W sumie ten mały raj stworzyliśmy w dość krótkim okresie czasu. Dlatego zapraszam Was serdecznie nie tylko na mango, ale do odwiedzenia Paragwaju i naszej Granchy Pit z noclegami. Dlatego serdecznie zapraszam. Subskrybujcie kanał na dole, aby nie przegapić żadnego wideo. I spotkamy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, dzięki. Wszelkiego rodzaju komentarze, jak już wiecie, proszę na dole. Dzięki, na razie, trzymajcie się.